Nazywam się Szymon Legut, pochodzę z Żawnicy. Chciałbym Wam zaprezentować instrumenty, które tworzę od jakiegoś czasu. W zasadzie projekt trwa już w okolicach 3 lat. Właściwie instrumenty pojawiły się rok temu. Są to instrumenty budowane przeze mnie, ale także przez członków mojej rodziny, głównie przez ojca. Od dawien dawna, można powiedzieć od czasów powojennych, także w trakcie czasów wojennych, instrumenty staramy się odtwarzać w taki sposób, żeby przypominały w 100% to, czym była dla nas jakby kolebka tych instrumentów w naszych okolicach, to znaczy w Cistu, w Żabnicy, w Cięcinie, w okolicznych miejscowościach. Polska heligonka jest to heligonka produkowana przede wszystkim w Polsce, w malowniczej miejscowości, jaką jest Żabnica. Termin polska heligonka, terminem polska heligonka jest określana heligonka, która jest produkowana na bazie instrumentów spotykanych u nas, tutaj na naszych terenach, od dawien dawna, można powiedzieć od czasów wojennych. Przede wszystkim różni się stylem ta heligonka. Ta heligonka stylem właśnie maksymalnie stara się przypominać instrumenty, które bywają tutaj na naszych terenach, ale także głosem, jeśli chodzi o strojenie tych instrumentów. Tajniki strojenia pozwalają mi uzyskać dźwięk przynajmniej zbliżony do instrumentów, które były produkowane rzemieślniczo 50, 60, 80 lat temu. Rozróżniamy dwa najważniejsze elementy. Pierwszym elementem jest strojenie głosów, które tworzy ogólny, że tak powiem, głos, wyraz heligonki, a drugim najważniejszym elementem jest sposób pracowania, pracy mechaniki, czyli że skok tych guzików, lekkość nacisku tych guzików, czy chociażby dynamika nacisku tych guzików. Widzimy klawiaturę, a w zasadzie korpus klawiatury. Korpus klawiatury wygląda w następujący sposób. W taki sposób wygląda gotowy korpus przygotowany do montażu do heligonki. Pomiędzy te szczelinki, te nacięcia, które są właśnie na tym korpusie, montowane są tak zwane klawisze. Klawisze są to takie malutkie, drewniane elementy, które są pasownie dopasowane do ośki oraz do szczeliny z przymocowaną sprężynką, która służy do odbijania tych guzików, czyli do sprężynowania tych guzików, z drucikiem, który dociska klapkę, która oddziela stronę heligonki, tam gdzie jest kompresja, od strony tam, gdzie po prostu wydalany jest dźwięk. Kolejną ważną sprawą w instrumencie jest górna ozdoba tego instrumentu, tak zwana galeryjka, czy tam osłona dekawek. Ta osłona pełni przede wszystkim funkcję dekoracyjną, ma bardzo przyjemny, oddaje bardzo przyjemny efekt, jeżeli heligonka na przykład gdzieś stoi po słońce, czy tam gdzieś ewentualnie jakieś światła w nią odbijają, czy coś, i heligonka dzięki temu, powiedzmy to kolokwialnie, błyszczy się. W tej skrzynce u góry są umieszczone tak zwane głośnice. Głośnice jest to element w heligonce, a w zasadzie można powiedzieć moduł, który trzymie, a w zasadzie spaja ze sobą wszystkie głosy, czy tam pióra. Wygląda to w taki sposób, to jest przykładowa głośnica. W taki sposób prezentują się przykładowe głośnice. I te głośnice mają za zadanie podtrzymywać i tworzyć kanały dla tych pojedynczych głosów. Tutaj mamy całą serię 11 głosów.
Oczywiście głośnice są podwójne, z dwóch stron są pióra. Pióra pomiędzy tymi głośnicami tworzą tak zwane chórki. Mamy tutaj pierwszy i drugi kanał, czyli pierwszy i drugi chórek, co w mowie heligonkowej i w takim, jakby to powiedzieć, terminologii heligonkowej jest nazywane głosami heligonki, głosami instrumentu. Że na przykład ktoś mówi, że heligonka jest trzygłosowa albo czterogłosowa. O co tutaj chodzi? Już tłumaczę. Chodzi o to, że ma 1, 2, 3 i 4 kanały przy kupie. Na tej zasadzie rozróżniamy heligonkę. No dobrze, w takim razie bardzo dziękuję. Pozdrawiam.